Zacznijmy od tego, jakie będą konkursy. Może dla wszystkich, którzy nie są sponsorami, odbędzie się konkurs na kreatywność, można tak to nazwać. Możecie stworzyć wiersz, zaimprowizować piosenkę, napisać jakieś krótkie opowiadanie. Każda z osób, która będzie chciała uczestniczyć, będzie mogła wpaść na Discorda i będzie miała minutę czasu, żeby przedstawić swoje dzieło. Druga rzecz jest taka i również jest dla wszystkich, mój Instagram. Pośród osób, które dzisiaj, od tej pory zaobserwują Insta, wybiorę na koniec streama jedną osobę, która też otrzyma skina, napiszę do niej na privie o nick do lolu i tam się sprezentujemy. Jakby to są wszystko mistery skiny. No dobra, myślę, że możemy powoli przechodzić do tego naszego specjalnego trybu. Słuchajcie, to będzie gra na odwrót. To znaczy, w pick and banie to przeciwnicy będą wybierać to, czym macie grać. Czyli, na przykład, nie wiem, nie chcecie grać Soraką, więc banujecie Sorakę, żeby przeciwnicy nie mogli wam dać tego czempiona. Następnie, kiedy już wszystkie bany będą miały miejsce, to kapitanowie poszczególnych drużyn będą mówili, jakie poszczególne czempiony ma pikować przeciwna drużyna. To się nazywa Nemesis Draft? Możliwe, nie wiem. Dobra, to proponuję, żeby po prostu po kolei, po jednym piku napisać na czacie. Przyjori? Tam Kench? O Boże, ja nawet nie mam tych postaci. Kurde, strong piki tu idą. To jest Skarner z Kozacki. Varus Gragas, okej. Okay. Psz, Zileana, najlepszy champion, what the fuck? Ale kurde. Drugi team jak silny. W sensie Lissandra, Uder, Zilean, Yorick, Skarner, tylko nie mają carry, nie? A oni dostali Varusa w ogóle, nie wiem jakim chujem. Varus, Kiana, Gangplank, Gragas, Tam Kench. No nic, zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie, proszę państwa. Jest team Kaśku i team Bezu. Let's go. Już mnie wyjebało ze Spectate'a. No dobra, to co, oglądamy? No oglądamy. Jezus Maria, co to się odjebało. Dobrze, zobaczmy jak będzie wyglądać ten botlane. Tutaj mamy Bezu na... AD Carry Udyrze. Coś ciekawego, coś czego jeszcze wcześniej nie widzieliśmy. Niebieska drużyna ma postacie z najniższym procent win ratio. A czerwona po prostu takie chyba subiektywnie dobrane trollowate postacie. Chociaż G2 Swan ma jakieś 52 tysiące maestri na tej Lissandrze i chyba to widać, że zaraz rozkurwi. Tak jest. Zniszczyła, zmiotła z powierzchni ziemi Kianę. No cóż, na razie to wygląda na to, że to czerwoni będą w tej gierce dominowali. Mają przewagę 2000 golda. Przewagę w killach. Żaden turret jeszcze nie upadł. Także tą statystyką nie możemy się posłużyć, ale zobaczmy, że teraz Dr. Koala po raz kolejny zostaje zgangowany przez Grompa i Kiełbachę, to jest chyba duo. Zdąży uciec! Gromp, czy on ma ulta? Jeżeli ma ulta, to jeszcze może ich zabić. Nie! Flashnął! Koala! Proszę państwa, ucieka z tego ambuszu. Kiełbacha i Gromp niestety muszą się obić smakiem, nie będą dzisiaj jedli koali. Smutek. Dobra, zobaczmy coś... Bezu! Agresywny flash do przodu, ale zapomniał o tym, że w drużynie przeciwniej jest Tam Kench. Teraz Legromp i Kiełbacha cały czas agresywnie atakują przeciwników. Bezu dostał ulta na twarz. No, chyba teraz sobie poradzi z Kaśku. Wbiegł pod turet? On teraz będzie przyjmować agro od Tareta? Jeszcze jeden shot? Nie mieli niestety Ignite, żeby mu zaaplikować. Niestety Tam Kench ginie od bomby Zileana. Mamy sytuację 2 do 6. Kaśka dosłownie, nie wiem, 10, 15, 20 HP na jej koncie. Ona jeszcze zostaje, ona zgridzi po tę farmę. Mimo, że jedno uderzenie praktycznie od Udyra i jedna bombka od Zilana jest w stanie ją zabić teraz właśnie. Tak kończy się ta sytuacja. Bot fiduje, no cóż powiedzieć, bot niebieski fiduje. Dobra, zobaczmy, Kiełbacha kontra Koala, walka pod turetem, czy on będzie próbował... Zaatakował go swoją klatką i on chyba nie wie o tym, że przyjmuje teraz szoty tureta, 3 szoty tureta za darmo. On nie ma many, nie ma za bardzo jak pomóc Lissandrze w tym ganku. Koala na pewno ma jeszcze swoje pomarańcze, także ultimate Lissandry za dużo się nie zda. Chociaż on wykorzystał go, żeby wydostać się z jej W. Na całe szczęście udaje mu się przetrwać. Ja trochę mu kibicuję ze względu na to, że taka duża ilość uwagi jest w jego stronę kierowana w tej grze. Także mam nadzieję, że będzie sobie tutaj dobrze radził. Kończy już mu się mana, także mam nadzieję, że nie dojdzie do tego ganku po raz kolejny. Pod wieżą Koali, ale tak, to tym razem Gragas, Jungle is fun. Wjeżdża, żeby wyczyścić sytuację na top lane'ie. No i sytuacja nieco się przybliża. Dwa ostatnie kille były dla drużyny niebieskiej, także myślę, że może jednak nie będzie to aż taka jednostronna sytuacja. Drużyny wracają do powolnego farmienia. Chociaż... Co to był za flash? Zabił Zileana! Zilean mimo tego, że miał ultimate'a, nie wykorzystał go. Widzimy, że cooldown jest nadal aktywny. Nie przewidział tego, że ten ultimate trafi w niego. Myślał, że jednak będą fokusować swoją uwagę na jego potencjalnie carry. Ale nie, to na nim zostaje zdobyty, wykorzystany ten kask i Gragas zdobywa killa. Natomiast w całym tym zamieszaniu w międzyczasie, po pierwsze, widzimy tutaj na midlane'ie Lissandra zdominowała Kianę, a Kiełbacha zdobył dwie wieże. Będą mogli pozwolić sobie na jakieś
powiedzmy spółkowanie, zanim się jeszcze zacznie fight tego Varusa, natomiast Grom teraz wyciągnął trochę tego Gragasa z ultimate'a. Ach, przepraszam, to był ultimate i Kiany, także to nic się wydarzyło. Lissandra została zestunowana w odpowiednim momencie, żeby nie móc sfollowować tego E, natomiast ginie kolejny gracz drużyny niebieskiej. No jest coraz gorzej. Coraz gorzej, proszę Państwa, jeszcze Heralda zgarnęli. Także tym bardziej myślę, że raz biją się do bazy. Z obrońców w tej chwili dostępnych jest tylko i wyłącznie Tam Kench. On raczej nie poradzi sobie z White Fearem. No bardzo ciężko. Coś myślę, że zaraz będzie koniec. Głęboki engage ze strony Swan na Lissandrze. Jungle i Swan mocno wbija się w tłum przeciwników, natomiast niestety padają jak muchy. Ta różnica golda jest zbyt duża, mimo tego, że mieli carry. Jeszcze ostatnia wieża przed Nexusem i zaraz będą niszczyć grę. Ach, nie zdążyli. Jest surrender. No i proszę Państwa. Koniec gierki. Drużyna czerwona wygrywa. No szybko poszło. 17 minut. To ja chyba dłużej się jebałem z tymi problemami technicznymi. Halo? To jest przerwa w filmie, którą możesz wykorzystać na kliknięcie łapki w górę i subskrypcję kanału. Gotowe? No to lecimy dalej. Proszę Państwa, czat. Podsumowując, raz jeszcze dawajcie mi znać, kto Wam się podoba najbardziej, a ja po kolei będę leciać. Odmutowuję najpierw pana Aix. O nie. Aix chyba wyszedł. Chyba Aix cykał. Dobra, to odmutowuję w takim razie pana Cichy. Halo Cichy, czy się słyszymy? O, dobra, powinno działać, siema. Siemanerko, co będziesz prezentować? Piosenkę. Okej, okay, dobra, no to słuchamy, let's go. Ave Maria. Ho, dobrze grał linię. Brawo. No, proszę Państwa. Coś czuję, że tu może być potężnie. Dziękuję ci, Cichy, dziękuję. Pysiu? Halo. Halo, jestem. O, dzień dobry, dzień dobry. Co nam zaprezentujesz? Sonet pod tytułem Doktor Hodo. O kurde, dobra, jesteś gotowa? Tak. Dobra, to scena jest twoja, proszę. Gdy na YouTubie dzwoneczek sygnalizuje, to już wszyscy przez streama się uśmiechają. W ligę z Hodo sobie razem szaleńczo grają, bo ten krwawą ucztę wszystkim organizuje. Swoim humorem Hodo czaruje. Od czasu do czasu rzuci tanim żartem i nawet to bawi jakimś chorym fartem, bo ten typ tak dzielnie na kanale haruje. Hodo, Hodo, tym razem nie przegrasz. Pokaż tym dzieciom ligową potęgę. Wszystkie honory już zbierasz, wygrane gierki niczym wstęgę, na swoim profilu długą nazbierasz. Daj nam widzom tę zwycięską przysięgę. Nice! Dziękuję bardzo za te piękne rymy. Dziękuję. Halo? Dzień dobry. O, dzień dobry. Co nam zaprezentujesz, powiedz? Króciutki wierszyk. Dobra, oddaję ci głos. To ty jesteś, doktor Hodo, jaki znak twój? Przegrana linia! Co do kurwy? Liczyłem tu na jakieś dzieła wiekopomne, poezje, piękne piosenki, jakieś wiesz, rapsy. No ale dobrze, dobrze. Skoro tak wybraliście, to niech tak będzie. A więc napisałem wiersz Oda do Karmelka autorstwa Policji Szałachujowskiej. A więc zacznijmy. Oj, Karmelku, ty zabawny falafelku. Gdy na streama tu przychodzisz, każdy pyta, co pierdolisz. Hashtag gierka dla Karmelka, piszesz razy 100. Kubuś odpowiada, że to będzie dno. Jak Melusia cię wybrała, większość czatu się zesrała. Gdy na susa wyciągnąłeś, Stacha w plecy sobie ciągnąłeś. Skinka bierzesz darmowego, po czym mówisz, żegnaj mój kolego. Kuba szuka psychologa, no i mówi, ola Boga. Oto historia jest króciutka, Hodo psycha znów krótka. Pięknie, pięknie. Aż nalałem sobie wodę, żeby popić. Justynka, jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Dobra, no to w takim razie jedziesz. Dwadzieścia sekund się zatrzyma to. Spoko. Godzina 12:02, 26 września, Hodo spóźnił się na streama. Hodo pluje na widza, robi grę dla sponsorów. Idzie ją spektować, bo nie chce przegrać linii. Taki to kozak,
Taki to chłopak na psie chce zarabiać, ale pieskam bez psa. To po prostu skam, a widzieliście koło? Ja nic nie powiem, niech ktokolwiek się wypowie. Jaką trafił nagrodę? Więcej jest problemów niż gry. Quality stream, tak myślisz też i ty. Wolne żarty, gdzie skin dla kiełbachy? Rebelia, bo konkurs ustawiany. Ciche kolabo z Riotem, gift wita się z errorem. W końcu wysłany, ale z fan oszukany. MFK z mafii kontra orb z tokenami. Przynajmniej Karmel ma solo na susami. Nice, dobre to było. Kurde. Proszę państwa, trzeba przyznać, był to sążny rap. Natomiast Hada Pyś, zarąbiste rymy i takie nieoczywiste, Szao, potraktował dobrze mojego Nemezisa. Natomiast mimo wszystko myślę, że musi wygrać... musi wygrać Justynka, zdecydowanie. Halo Justynka, bałwanie. Gratulacje dla ciebie. Gratulacje w ogóle dla wszystkich uczestników, ale myślę, że faktycznie byłeś najlepszy. Dobra, za podajnika to ci od razu dodam, tylko będziemy musieli pewnie być znajomi przez jakiś czas. Zostaniesz dodany i zostaniesz obdarowany. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom. No i zapraszam na przyszłą edycję, to było całkiem fajne. Dobra, i co w takim razie? Odpalam muzykę i wybieramy, kto będzie zwycięzcą z Instagrama. To uwaga, ja scrolluję telefonem, patrzcie, nie patrzę, i tam gdzie trzymam palec, ten wygrywa. Dobra, mamy to. Damian 30102. Czy jesteś na czacie? Ej, dobra. Falstart. To nie było obserwowanie, to był like. jeszcze raz. Zrobię zip, 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 zip. I zobaczmy. Sylwia Stankiewicz. 56. Czekaj. Ona też nie obserwuje. God damn it. Dobra, teraz. Uwaga, ostatni raz to losuję. Stop. Just kill me already. Dobra. Jest coś takie jak just kill me already. Czyli... mamy zwycięzcę.